W tym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych ostatnich tygodni, powiemy m.in. o świadku koronnym Jarosławie Sokołowskim, pseudonim Masa, który przed walką z Jackiem Murańskim ostatecznie pokazał w pełni swoją twarz. A także o byłym bosie grupy pruszkowskiej Andrzeju Z, pseudonim Słowik, który ma wystąpić w teledysku Disco Polo mimo tego, że przebywa w areszcie. Planowanej walce Konrada Bogusławskiego, pseudonim Lucky Vel Goebbels, w MMA. Zatrzymaniu montażysty kanału YouTube Podejrzani przez CBŚP. Oraz o sroce, która usłyszała zarzut kradzieży rozbójniczej. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na naszych kontach w innych serwisach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Masa pokazał twarz przed walką z Muranem. W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówiło się o tym, że były gangster grupy pruszkowskiej i najpopularniejszy w Polsce świadek koronny Jarosław Sokołowski, dziś Eł, pseudonim Masa, ma wystąpić na gali mieszanych sztuk walki, organizowanej przez jedną z federacji freakfightowych. Kilka lat temu, gdy pojawiły się podobne informacje, szybko zaprzeczono, by było to możliwe. Trudno sobie wyobrazić walkę świadka koronnego, który ma strzec swojego wizerunku, na przykład występując w kominiarce. Tym razem atmosferę podgrzał jednak sam Masa, dzwoniąc do studia Federacji Cloud MMA i rzucając wyzwanie znanemu w środowiskach freakfightowych Muranowi. Mela ci na ryj, skwitował Jacek Murański. Dziś wiadomo już, że był to element działań marketingowych wokół ich pojedynku. Później spekulowano, jakoby na potrzeby starcia uruchamiano nową federację MMA, a sam Masa miałby być jej współzałożycielem. Sokołowski zdementował te plotki, zaś publikując wideo zwiastun konfrontacji, w którym występuje w maseczce obok Murana, przekazał, że walkę zorganizuje jedna z najważniejszych federacji, której nazwa zaczyna się od maksymalnie 6 litery alfabetu. Pojedynek miałby odbyć się na przełomie kwietnia i maja, wyłącznie w formie studyjnej, z możliwością obejrzenia po wykupieniu dostępu pay-per-view. Sam pomysł takiego starcia budzi wiele kontrowersji ze względu na gangsterską przeszłość Masy i fakt, że zaledwie kilka lat temu, w 2018 roku, został ponownie zatrzymany w sprawie dotyczącej m.in. wyłudzeń kredytów i wręczania łapówek. Spędził wtedy ponad 2 lata w areszcie. Po wyjściu na wolność udzielił wywiadu Onetowi i wycofał się na pewien czas z życia publicznego. Od kilku miesięcy znów zaczął o sobie przypominać. Najwyraźniej bardzo zależy mu na pojedynku z Muranem, bo jego zaangażowanie w promocję walki nie zakończyło się na telefonie do studia Cloud MMA i występie w maseczce w zwiastunie konfrontacji. Wiedząc, że trafi na czołówki wszystkich największych mediów w kraju, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, po blisko 24 latach udziału w programie ochrony świadka koronnego, pokazał całkowicie swoją twarz. Bez pikselizacji, kominiarki czy maseczki. Czy to starcie w ogóle powinno się odbyć i czy to wydarzenie warte jest tego, by Masa poszedł aż tak daleko? Słowik w teledysku Disco Polo. Nie tylko Masa wywołał wokół siebie szum. Andrzej Z, pseudonim Słowik, jeden z byłych bossów grupy pruszkowskiej, również zaszokował opinię publiczną. Jak wiadomo póki co nieoficjalnie, ma on wystąpić w teledysku jednego z popularnych muzyków Disco Polo. Informacje te wydają się o tyle prawdopodobne, że Słowik może już pochwalić się udziałem w produkcjach muzycznych. Pojawił się w nagraniu do utworu Big Papa, raperów Malika Montany i Tede. Swego czasu miał zostać także bossem federacji MMA VIP Marcina Najmana. Andrzej Z regularnie wraca jednak za kratki z innymi byłymi szefami grupy pruszkowskiej. Leszkiem D, pseudonim Wańka, i Januszem P, pseudonim Parasol. Ostatni raz zatrzymano ich w listopadzie 2022 roku w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się m.in. handlem środkami odurzającymi w postaci 35 kg kokainy o czarnorynkowej wartości sięgającej 5 milionów złotych. Od tamtego czasu Słowik przebywa w areszcie. Grozi mu nawet 18 lat pozbawienia wolności. Jak to możliwe, że mimo to ma wystąpić w teledysku?
Konrad Goebbels-Bogusławski zawalczy w MMA. Na tym nie koniec kontrowersji wokół postaci kojarzonych z półświatkiem lat 90. Konrad Bogusławski, pseudonim Lucky, Well Goebbels, były cinkciarz i wajchowicz, znany z wywiadów udzielanych niegdyś na kanale YouTube Mafia to nie tylko Pruszków, a obecnie także Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso, również ma zawalczyć na gali MMA. Może to dziwić o tyle, że blisko 56-letni Lucky choruje kardiologicznie oraz ma problemy z poruszaniem się, co widać na wielu nagraniach, na których występuje podpierając się laską. Ponadto większość czasu spędza poza Polską. Montażysta kanału Podejrzani zatrzymany. Jakub Eł, odpowiadający za montaż większości materiałów wideo publikowanych na kanale YouTube Podejrzani, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zniesławiania wielu osób za pomocą środków masowego komunikowania w zamian za korzyści majątkowe. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Jak udało nam się ustalić, Jakub Eł miał ingerować w treści publikowane na kanale YouTube Podejrzani w taki sposób, by kłamliwie przedstawiały one określone osoby w złym świetle. Za pojedyncze zniesławienie inkasował kwoty od 5000 do 30000 złotych, które stały się jego stałym źródłem dochodu. Miały też pokryć koszty ewentualnych postępowań sądowych wszczętych przeciwko niemu z prywatnego oskarżenia. W procederze miał brać także udział lektor użyczający głosu na kanale YouTube Podejrzani, Maciej M. Wiele wskazuje na to, że redaktor naczelny kanału, Patryk S., nie wiedział o działaniach swoich współpracowników. Jeśli jednak działo się to za jego zgodą, może usłyszeć zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi do 15 lat za kratkami. Sroka zatrzymana za kradzieże. Pod koniec 2022 roku kanadyjscy strażnicy więzienni z zakładu karnego nieopodal Vancouver zatrzymali na gorącym uczynku gołębia przemycającego w miniaturowym plecaku metamfetaminę. Doczekaliśmy się podobnego przypadku w Polsce. We wtorek 26 marca w godzinach porannych funkcjonariusze stołecznej policji zatrzymali w okolicach Pałacu Kultury i Nauki srokę, podejrzaną o kradzież rozbójniczą. Ptak z lotu zaatakował idącą ulicą starszą kobietę, odbierając jej złoty naszyjnik o wartości szacowanej na 1300 zł. Pokrzywdzona w wyniku podziobania doznała powierzchownych obrażeń twarzy oraz szyi. Sroka usłyszała zarzuty i decyzją prokuratora została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy. Grozi jej kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowało Was to wydanie Kronik Kryminalnych, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo.